Siemacie ludzie, z tej strony Gracz Niedzielny, a to jest 152. część przygód dzielnego Geralta z Rivii z profesji Wiedźmina. Jestem w tej chwili w pokoju Triss i zamierzam go przeszukać. Skromnie tutaj jabłuszko tylko znalazłem, aczkolwiek w innych sprzętach coś też się znajdzie. To nie jest tak, że ja Triss okradam, bo talerz do sprzedania pewnie będzie. Po prostu ona też tutaj z dobrodziejstwem inwentarza to wszystko otrzymała od... Znaczy właściwie wprowadziła się do pokoju przygotowanego przez Jaskra. No dobra, to ja muszę teraz pędzić i spotkać się z Triss przy fontanie w ogrodzie przybytku Passiflora. Dobra, gdzie tu jest zejście? A tu jest zejście? Tak, tu jest zejście. Dobra. Hej, ludzie, nie pchajcie się, to całkiem popularny kamelon jest tutaj w Nowigradzie, sporo gości ma. A, z jakim się jestem? A, z Wierzbicy. To w Temerii, 2 dni drogi od Wyzimy. Nie kręcić się tu. Daleko, do tej Passiflory. Spójrzmy na mapę świata. No, kawałek drogi jest, w zasadzie mógłbym się udać na rynek. I tam jakoś szybką podróżą się przenieść w pobliże, nie? Wiedźmińsko się zmęczyło. I oczywiście od drogowskazu do drogowskazu do mostu świętego Grzegorza, pyk. Zaraz się zatrujesz. 3 funtami stali. I tu są chyba ogrody w Passiflorze, tak? Jest i fontanna. Super, a gdzie Triss? Nikt cię nie śledził? Nie. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie, nic nie może nam umknąć. Gremedvir, Robeir Megeila Feilte. Gremedvir, Degniskerle Espersena a Ekleit. Skąd znam to miejsce? Wygląda jak łaźnie. Dijkstra, to on ją ma, są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. No cóż, czyli Dijkstra wygrał sowę od Zoltana. To była przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka, musimy się pośpieszyć. Idziemy do łaźni, może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. A nie wiem, czy Dijkstra rozpoznał Filipę Elhart tej sowie. Ale zasuwa Trisuwa. Ale mi się rymnęło też, nie? Zasuwa Trisuwa. Biegnij, Triss. Mam nadzieję, że zdążymy. Że Dijkstra nie zrobi jej krzywdy. Może być różnie. Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców. A Filipa jest na pewno bardzo osłabiona. Ale ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej dwimeryt, Filipa zabije ich, nim zdążą powiedzieć, o kurwa. Dobre. Trzymaj się ode mnie z dala. Charakterni, co? Ale faktycznie jest, pamiętam z książki, że Dijkstra miał napięku z Filipą. A co oni tak ubiciekali? Miałeś rację. Musiała odzyskać ludzką postać. Czuję silną magię. Musimy wejść do środka. No to wchodźmy. Nie ociągajmy się, co tu się dzieje. Poddaj się! To miejsce to labirynt! Nigdy stąd nie wyjdziesz! Cholerni idioci! Za nią!
No a Dijkstra dostał kulą ognia. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Idziemy razem. Nie ma mowy. Daj spokój, Geralt. Zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekała. Dobrze, zaraz wracam. Aha. I oni się rzucą na Geralta? Schwytaj Filipę Eilhart. Dijkstra, jak tam wejść? Powiedz mi lepiej. Zaraza rzuciła na nich urok. No, niestety będę musiał z nimi walczyć. Sam tego chciałeś. Trzeba było nie zachęcać, ale mnie walnął tym młotkiem. Morgensternem. Dobra, gdzie jest Filipa? Ja tu po basenach szaleję. Ona tu wskoczyła? Hops. No dobra, zejdźmy na dół. Nie chciałem tam spadać po prostu, żeby sobie nie odbierać energii życiowej. Filipa, zaczekaj! Ładna pani. Dobrze w śmierć. Teraz jestem twoją panią i masz mnie chronić. O kurde, to jest ten troll, który tam towarzyszył Szczegu. I nie puszczaj nikogo. Mark, stoi! Nikt nie przejdzie. Dobra, dostał sztychem. No i będę musiał się tu zmagać z trolem. Z Bartem. O nie, nie. Wiedźmin nie przejdzie. Ładna pani zabroniła. Zaraza, na niego też rzuciła urok. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puści. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko boli tak, jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart puści. Wiedźmak pomoże. No i obyło się na szczęście bez ekscesów. Chcę ci pomóc! Pomóż mi umrzeć! Nie doczekaj! No dobra, jak się do niej tam przedostać? A, zaraz tędy, tak? Kurczę, co to za... Czyli spalone ciało, prochy. Coś tu stąd? Nie, no ja mam ją ścigać, a nie zbierać fanty. To popaleni ludzie Dijkstry? Nie, nie przypamiętam, co to za wydarzenia miały miejsce. Akurat! Nie dostaniesz mnie! Chcę ci pomóc! Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. A to co? Żywioła gognia. Ej, dziabnął mnie. Płonę, płonę! Aj! O kurczę, niestety.
Nie udało mi się go pokonać. Załaduj ostatni stan gry. Gdzie to było? Trudny do pokonania jest żywioła ogna, cholera. Rzuca tym ogniem, a Wiedźmin widać nie ma odporności na ogień. Aj. Tylko szybki atak może mnie uratować. O to chodziło. Filipa coś tu rzuca. Oj. Jak to nie robić hałasu? O. No i co? Nie udało mi się bez hałasu tego załatwić. Przestań wierzgać. Gdybym chciał cię zabić, dawno już byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję twojej pomocy. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. Oczy Filipa Eilhart straciła przez oprawców Radowida. Wypalili jej w drugiej części Wiedźmina. W lochach pod Lochmuin. Dijkstra, zejdź mi z drogi. Nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt, ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Niczego jej nie zademonstrujesz. Jest mi potrzebna. Gówno mnie to obchodzi. Długo czekałem na ten moment i wybacz, ale twoje plany interesują mnie tyle, co macha chamski śnieg. Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. No co, Dijkstra mi nie pomógł, nie będę go żałował. Wybacz, nie mogę na to pozwolić. Nie! Tylko nie noga! Widzisz, Dijkstra dokuczał mi pomóc z Gonem. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. No dobra, przeniosły się portalem, a ja będę pewnie musiał zwrócić jak zwykle pieszo. Dobra, zobaczmy, co tutaj w glosariuszu jest mowa o Dijkstrze. Dijkstra Gels. Jest Dijkstra. Znając niezwykłe umiejętności Geralta, Dijkstra pomóc w odnalezieniu skradzionego skarbu, to już wiemy. Mieliby się kto mniemał, że Dijkstra zerwał ostatecznie ze światem spisków i polityki, jego wielkim powrotem miał być patriotyczne uwolnienie Redanii od rządów szaleńca króla, zamach na króla Dawida.
A Dix teraz sprzeciwiał się prześladowaniom czarodziejek, ale Filipel chciał zrobić wyjątek. Nigdy nie wybaczył dawniej przyjaciółce zdrady i próby zabójstwa. Geralt jednak potrzebował Filipy żywej, nie był w nastroju do natargi i negocjacji, skorzystając ze sprawdzonej metody i złamał Dixtrze drugą nogę. No i dobrze zrobił. No dobra, wychodzimy z tego przybytku radości, tak zwanej łaźni. O, 7 punktów do rozdania, 33 poziom. A nie o to mi chodziło. Postać. I w co tu przyinwestować? Znaki. Muszę tu istotnie popatrzeć. Zdolności. Co to jest Ard? Igni. To mogę? Albo wydaj 4 punkty. No nic nie mogę zrobić. Dlaczego? Silny atak, defensywa, trening strzelecki. A czemu nie mogę tutaj nie inwestować dalej? Daleki art. A 4 punkty muszę tu zainwestować, tak? Co my tu mamy? Glifu, podtrzymanie glifu. Irden. Akcji nie. Warda będę inwestował wobec tego. Okej. Okay. A następny poziom alternatywy to jest dryb znaku art. Działa na wszystkich przecinków wokół. Szansa na powalenie jest wtedy mniejsza. A zainwestujemy w to. A jak zainwestujemy tutaj w to, to coś będzie możliwe? 3 punkty muszę wydać z kolei. A co to daje wobec tego? Ja bym chciał w Quena zainwestować. Wydłuża czas znaku trwania 5 sekund. Irden. Tu odblokowałem Igni. A Quen. Inwestujemy w Quen wobec tego. Dobra, aktywujemy go. I mutagen z Leszego. Plus 5. A powiedzmy, dajmy ten mutagen tutaj. Okej. Okay. Wszystkie punkty udane, 33 poziom osiągnięty. Dobra, zasuwajmy. Zadanie zakończone powodzeniem, zaleci mi pod latarnią. Karczma Jaskra, znowu muszę się jak najszybciej dostać tam, nie będę biegł przez całe miasto. Chociaż to już niedaleko. Chodź, że tu płotka. Pomożesz mi się tam dostać w miarę szybko. Co tak pusto w mieście? Sam zostałem.
O, tam się dopiero coś zaczęło dziać. A stąd ludzie pewnie się ewakuowali. Ze strachu. Po tej awanturze, która tam była. Padnijcie na kolana przed wiecznym ogniem! A jak tu już tak? Zobaczmy, co dostaniemy za zadanie z kolei do wykonania od Loży Czarodziejek. Nie kręcić się tu! A wy z jakiej wsi jesteś? Z Wierzbicy. To w Temerii, dwa dni drogi. Co, tylnie wejść się mam wejść? Jaka pokraka. I Loża Czarodziejek gdzie jest, mianowicie? Wiedźmi, to brzmi dumnie. Zoltan jakby z tym kijem w tyłku siedzi. To jest pokój Triss. O, Triss, dobra. Na co ona tu czeka? Spójrz, co zdobyłem. Kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. To chyba żołnierz. Przekonamy się. Chodź ze mną. Znam bezpieczne miejsce, gdzie ściany nie mają uszu. Jakieś zadanie? Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Spróbujmy odczarować tego żołnierza. Mogę jakoś pomóc przy rytuale? Tak. Stój cicho i nie przeszkadzaj. To jakiś taki ciekawy przerywnik. W fabule gry. Ciekawe, co się stanie. Inalanda ona reis! Verdentanstedt! Enzerkersen! Fender, Tanstedt, Enzerheze! Eszpun! A ty kim jesteś? Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam wzgórze. Trwała bitwa. Ja miałem dostarczyć rozkaz. Pamiętam rudowłosa czarodziejkę. Rzuciła zaklęcie. Prawe skrzydło miało ruszyć i uderzyć z flanki na tarczowników. Nie uderzyli, a czarodziejka nazywała się Lyta Nate Coral. Ja też tam byłam. To zdarzyło się dawno temu. Szejsery. Jesteś wyczerpany. Musisz odpocząć. Chyba tak. Powinieneś zgłosić się do ambasadora Faratry. Na pewno ci pomoże. Powodzenia. Nilfgaardczyk, kurczę blady. Interesujące. I wyczerpujące. Mam ochotę walnąć się na łóżko i spać do oporu. Zadanie zakończone. Statuetka żołnierza. Nawet nie wiedziałem, kiedy pozyskałem to zadanie. No dobra, to jest chyba spiżarenka jaskra, tak mi się wydaje. Nie, w ogóle jakieś inne miejsce. Znowu gdzieś się żeśmy wynieśli poza knajpę jaskra, poza kameleona. Przecie to jasne jak wieczno. Jakiś kłopot? Do kawał drogi znowu, jejku, po co ja to zadanie, kurczę. Wykonywałem w ogóle, no.
Gdzieś znowu drugi koniec miasta. No proszę, kolejny dziwot. Dobra, jest Kameleon. Dokąd pędzisz, Parysie? Dobra, muszę odczukać Yennefer, czy ona będzie w rubinowej komnacie. Jeszcze wyżej. Tak. Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Powiedziały o czym? Nie, ale się domyślam. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy, to nie jedna. Chodź, miejmy to ze sobą. Chciałyście ze mną rozmawiać? Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje, albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze. O ile nie będzie się wtrącał. Nie będę, dopóki Ciri nie zadecyduje inaczej. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować Lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem. A my źle oceniłyśmy sytuację. Tam taki fryz ma, kurczę. Teraz proponujemy gustowny. Loża czarodziejek została wyjęta spod prawa niemal na całym kontynencie. Przyłączenie się do niej oznacza prześladowanie i ciągłe ukrywanie się. Królowie umierają, królestwa upadają, a magia trwa. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Nie ufam ani jemu, ani wam. Ale to nie ja się tu liczę. To Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele, nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Jesteś narzędziem w jego rękach, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę, ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Avalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć słoneczny kamień. Avalach czeka w porcie. I co? Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. No dobra, czyli co? Coś jakieś... Ile tam punktów? 1000 doświadczenia. No nieźle. Czyli ile mi tu zostało? No nie 700, niecałe 600. Parę punktów. Ostatnie przygotowania zakończone. Przygotowania do bitwy. Przygotowania do bitwy. Co z pobocznych? Nic z poszukiwań. Nic, czyli bez zmian żadnych wiedźmińskich zleceń nie ma. Spoko. No dobra, to spotkać się z Avalachem na statku. Ja sobie zejdę na dół do tego przyjemnego towarzystwa, które tam jest. I chyba zakończę już ten odcineczek. Udało się uwolnić z łap Dijkstry Filipa Elhardt. Przy okazji zrobiliśmy mu krzywdę. A wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu odtwarzania filmu, serdecznie dziękuję za uwagę.
Zapraszam oczywiście na oglądanie kolejnego odcinka. Do usłyszenia. Cześć i czołem.